Puszcza Białowieska jest świetnym miejscem na fotosafari. Nie trzeba jeździć do Afryki czy gdzieś na koniec świata, żeby zobaczyć prawdziwie dzikie zwierzęta. Od 15 lat zajmuję się żubrami. Ich ekologią, historią, zachowaniem są rzeczywiście fascynujące. Największe lądowe zwierzęta Europy mają jeszcze wiele swoich nieodkrytych tajemnic. To samo miejsce przychodzę dziesiątki razy. Puszcza za każdym razem pokazuje mi coś innego. Inny świat. To jest fantastyczne. Jestem już tutaj 3 godziny. Jest zimno, ale herbatka pomaga mi jakoś to przetrwać. Żubry próbują się rozgrzać. 2 młode byczki przepychają się właśnie. Ustalają chyba, kto jest silniejszy. Ale to jest właśnie prawo żubra. Żubr ma być potężny.